za szybko. Kręci się. Dziewczyny gotowe. Robimy beef jerky. Najpierw potrzebujemy mięso. Jakiego rodzaju, proszę pani, beef ma być? Ale beef, no dobrze, słuchaj, tylko stare rosołowe może być? Nie, czy... znaczy wiesz, ja to taki, to jest flank steak. To co to jest to po jest... naszemu? No ja skąd mogę wiedzieć? Jak to się nazywa po amerykańsku? Nie znam się na krowach w Polsce. Angus beef flank Angus. Steak. No. Tylko, że one są takie płaskie, więc one mają kształt od razu dobry i się kroi w tą stronę i po prostu, bo inny kawałek to trzeba najpierw w plastry, a potem dopiero w te, wiesz, także... Ale w sumie można każdy kawałek mięsa dać, jaki się chce. I generalnie im droższe, tym lepsze. No tak. A będziemy próbować te kratki robić też? A nie, bo to pozawieszam na razie. Kratki zobaczymy. Kratki nie można kupiłam... jednego i takiego spróbować? Nie będę ryzykować. Dlaczego? Ja kratki kupiłam głównie po to, że jakbym robiła z wieprzowiny, to robi się z polędwicy wieprzowej i ona jest taka mała. Tu się do kamery mów. Ja mówię do Marcina. A tu do kamery, proszę. Tu jest kamera. O. Marcina tutaj nie ma, to dziewczyny są tylko. Marcin się tutaj schował za mną, gdzieś on jest, aha. Ja tylko później będę testował. Tak, ale Marcina się wytnie, a... Nie wiem, czy ja to nie za bardzo zamroziłam. Tylko palców sobie nie ukrywam. Plasterki grube tylko na jeden milimetr. Mamy suwniarkę jakoś? Piotr, aha, no ale co mówisz, nie za bardzo zamroziłaś, to proszę coś więcej, nie. Skąd nie, no bo przymroziłam trochę, żeby się lepiej kroiło, bo aha, jak jest miękkie mięso, to się nie ukroi aha, na takie. No to trzeba powiedzieć, potem, że trzeba przymrozić troszkę mięso. Ale co będę lepiej... wszystkie sekrety dawać, niech się męczą i kroją miękkie. Paulina na szczęście z własny nóż przyniosła, ma ostry. Ale też ten by... Także niestety poszedł Marcin szukać, czy oszczałkę mają. A my mamy jakąś. Ale to nie oszczy ona. A u Wiktorii w pokoju jakieś noże są. A nie, noże to tempe. Też nie. Ze ściany by mogły tak, być ale dobre. To tępe wszystko. Nie? Nie, myślę, że u Wiktorii ze ściany nóż można wziąć na pewno. Ale to wiem, wątpię, że katane i ciu, ciu, ciu. To ty byś musiał. Ja będę trzymać to mięso, a ty będziesz chciał. Kto sobie uciął palec? Nikt jeszcze? Nie byłaby atrakcja, ale na razie... Maja jest najbardziej zainteresowana, co tu się dzieje. No, no bo takie to co mam zrobić? Musi pierdolić. Zjadła ci z ręką. W nos dostała. Wcześniej mi taki mały kawałek się odkleił od tego na w powietrzu, jak wyczuła moment. Ona wie, po co tu stoi, bo tutaj dziewczyny ją tu będą dokarmiać. Aż mamy prawie cały stół zastawiony. To już są ostatnie kawałki. Nie, jeszcze te, co dołożyłam do tego. Drugie tyle. Drugie tyle. Nie, drugie może nie, ale jeszcze jest. Ale to jest będzie więcej. Trzeba miejsce tutaj zrobić, zdaje się. No to zaraz zrobimy. Czekaj, bo ja zamiast na dziewczyny, to na mięso pokażę. Mięso pokażę. Wygląda, nie? Tak jest. Aha, najpierw musimy to przyprawić, to poczekaj, dobra. To możemy zlikwidować. No to mamy. Proszę tu mówić, czym przyprawiamy? Przyprawami. Trzeba to przyprawić przyprawami. Proszę nie przyprawiać piaskiem. Błotem. Ale nie wiadomo, że komu piasek smakuje. Poczekaj, ja to na razie zostawię, bo zobaczymy, co z tym będziemy robić. Dobra. To teraz tak, to idziesz po tą swoją przyprawę? Ja chcesz, weź. Możemy tak. Jeden ten zrobić. Ty wiesz, takie tam jest everything, co masz garlic, takie wymieszane, śmierć. Żeby nie spadło, żeby nie Maja spadło. Czuwa. Tak, tak, ona by tutaj z papierem razem i byśmy musieli bardzo się spieszyć. Albo wiesz co, przyprawimy ten trochę, jeden. Potem się podniesie. I wsadzimy go na ten, a potem okay. Się, wiesz. Dobra. Także to po prostu generalnie... Proszę mówić, co tutaj jest. To jest czosnek. I teraz po prostu tak. Wszystkie, tak? No. Tak robię, tu na przykład, temu damy. A, że te będą czosnkowe, te będą takie, a tak? Nie, wszystkich po trochę dawać dobra. Przypraw, dlatego że
tego się tak bardzo nie będzie, no okay. Trochę, wiesz. I z jednej strony tylko. Z jednej, bo to tylko. Za dużo jest, za dużo roboty. Tu proszę, papryki damy. Czosnek, a co ty masz? Ja mam chili. To dla, dobrze, że mi malutko leci. A ty co? A ja papryka. Także papryka nie jest ostra, można jej solidnie dać. O. A teraz troszeczkę kuminu damy, bo bardzo dobrze wchodzi z mięskiem. Tak, czasem więcej, czasem mniej, ale to nie ma, mówię, znaczenia, jak to się... Tak? I teraz można dać... Mam jeszcze chipotle na przykład. O, co to jest? Papryka też taka, tylko ostra. Ale to może na ten już dość, a na ten następny damy, dobra? Czyli tutaj jest cebula, pieprz, seler, nawet seler, no, cani pepper, pietruszka, bazylia, oregano, kumin, musztarda, garnik. To rzeczywiście dużo. Wow. Różnych. Ale ja myślałam o tym. White salt, chili pepper, popatrz, cheese, nie. Chipotle i kumin. To okay. Właśnie o tym myślałam. Czekaj, teraz to będzie, potem to zawiśnie, wiesz, ale no teraz... No wiem, ale to jak, to po cztery dawaj w takim razie na jeden. Nie, bo że za blisko będą. No i... Nie powinny się dotykać. Nie będą się dotykać, ale zabraknie nam kratki. Okay. Spróbuj po cztery. Dobrze, dam cztery. Pani jaskiernia, według życzenia. Ja tu jestem kierownikiem. Ja wiem, ty zawsze jesteś kierownikiem. I właśnie tak, nabijamy na wykałaczkę po cztery plasterki. Albo tak, po trzy, albo tak, żeby, no, a żeby były w miarę jeden drugiego nie dotykał. O, to chcę powiedzieć. I budujemy taką strukturę. Spróbujemy to teraz. Nowe przyprawy. Tu jest dużo tych, to może tylko. No to dobra, to... dawaj, jak najbardziej, nie ma problemu. Ja tam przyprawy lubię, to mnie nie przeszkadza. Więc przyprawiamy czym się da, czym tylko się nie da. Piaskiem. Tylko nie piaskiem. I nie cukrem. I nie o tak, i nie cukrem, bo no nie wiem, czy ja wspominałem wam kiedyś, że cukier was zabije. Że cukier was ale zabije. Wiesz co, dobra, to musimy coś dodać, bo to mało tak, tego. Tak, to damy, to jeszcze tu jest, co tu jest? Cebula, ale nie przejmuj pepper, się, tylko dawaj. To jest dużo. To dobrze, lepsze garnik, będzie. Karot, może to taki karot to. Tu chcesz już to zostawić, czy coś dołożyć? Jeszcze papryki chyba. Może ogólnie. Papryki? Tak, no papryki. Bo tu mam jeszcze taki Nowy Orleon. Reklamacji. Tu jest chili, to jest... Dobra, papryki już. Papryki, no. To tego trzeciego też możecie posypać od razu, nie? Tak, no, zaraz tylko czym innym. Przelicz mi 80 stopni Celsjusza. Ile to jest Fahrenheit? 80 stopni to jest 160 Fahrenheit. Tak? No nie wiem. No to sprawdzić, bo to ja nie wierzę. Potem się nam mięso skicha i będziemy... 176. No to 180. No co ty tu ruszasz? No, bo tu się przesuwa, mięso zaczyna... Żeby nie dotykało się. Ruszać się. Zaczyna się ruszać. Mówię, daj na tą, nie, to... bo za gęsto i będzie się kisić, a nie suszyć. Będzie się suszyć, ja tu sprawdzam wszystko. To śmiesznie wygląda, jak to takie założone jest, nie? Że takie nietoperze, takie oskubane. Tam jest prawie że skończony. Zostały dwie ostatnie wykałaczki. Aha, i to takie, co się nie dało ich nabić. Tak, tośmy położyli na tą kratkę. Żeby się nie zmarzło. Zaraz zobaczymy, tak. Gdzie ją trynimy. Tą kratkę. Proszę. Ale teraz, proszę Państwa, to ja zaraz Wam to zaprezentuję, żebyście to widzieli. O, proszę, tak wyglądają nietoperze. Nietoperze. No, wiszące. Oskubane, no, ze skóry. No. I co teraz, Piotruś, gdzie jest przód, a gdzie jest tył? Tu chyba, tak, dobrze.
Wsadzamy na tym. Wsadzamy do piekarnika, w którym jest temperatura 180 Fahrenheita albo 80 Celsjusza. Słuchajcie, zapisuję to na 4 godziny, a potem będziemy próbować i Cztery godziny i to jest takie pierwsze sprawdzanie. Będziemy może do 5 godzin być. A, po 4 godzinach te małe są ususzone, dobra? A ta oszustka co dziś nie je? A! Zapomniałam. Mam wypluć czy mogę? Nie, no już musisz pokąć, żeby było wypluć. Chodź tutaj, tego spróbuj, bo tamte są ususzone, to nie ma co się na nie patrzeć. Tylko spróbujcie taki, czy jeszcze go suszyć, czy... Wow. Weź jeden. Ale to jest dobre. No ciąg. I spróbuj, czy to trzeba suszyć jeszcze, czy już gotowe. Bo to od smaku, jak pasuje. Nie to... mamy porównania z innym. Ja wiem, nie... ale... Ale przepyszne to jest. Nie pasuje ci? Nie, mi wszystko pasuje. Ale można jeszcze spróbować. Albo... Bo jeszcze nie jest takie chrupkie. Tak, to można jeszcze zostawić. Takie mięsiste jest dość. To nie ma problemu. Ale przepyszne. Poczekaj. Ale tego tłuszczu i tak tyle skapało, a patrz, dalej takie. A i bardzo ważne, co zapomniałeś. Zapomniałeś mi powiedzieć, jak robiłyśmy, żeby pod to dać ten folię aluminiową, żeby... No właśnie, to tu zaraz... Otworzymy jeszcze i pokażemy, że tu jest folia, tylko już jest wymieniona, bo na początku kapało tutaj tłuszcz. Trzeba po prostu po tym pierwszy tłuszcz, który skapał, trzeba wyjąć i wsadzić nową folię, żeby to było sucho po prostu, żeby nie było tych oparów, bo to wtedy lepiej się ususzy. A jak kapie na pies, no to może się tutaj nawet zapalić od ciepła, od gorąca, więc... Ważne, żeby coś tu podłożyć, albo tackę, albo właśnie folię aluminiową. Ile minęło? Dodatkowo półtorej, 4,5. 4,5 godziny. 4,5 godziny minęły. Tutaj komitet stwierdził, że jest wszystko jednogłośnie, że jest bardzo dobry. Co, te kubki może znowu, tak? Wiesz co, nie, teraz to można po prostu to ściągać. Ale jak to wygląda? Ściągać i od razu ściągać z tego i tu na ten. O, a jakiś to... widelec wam dać do ściągania? Nie, to nie. Palcami? To palcami bardzo dobrze się ściąga. Tylko, że wiesz, w sumie to takie ilości się małe robią z tego. W sensie... Tak, mało tego zostało. Ale to jest kurczy się. Ogromnie. Te malutkie kawałeczki, co podjęliśmy, to już jestem. No ale to w buzi rośnie, to znaczy troszkę się weźmie i jak się pożuje, to, tak. To ale nabiera tak, objętość. Dwa razy dłużej niż guma turbo ciągnie. Tak, ale mogliśmy to w inny dzień niż środa próbować. Mogliśmy, ale to jakoś głupieśmy wymyślili, to fakt. Ale widzisz, ja tu niechcąc już troszkę spróbowałam, także nie jestem do przodu, bo nie pamiętałam, a teraz to... Tylko do 12 nie... musicie poczekać. Nie? No i waży pół kilo, 525 gramów. Czyli 25% zostało. No. 25%. Czyli w tej mięsie sama woda. No bo to co skapało. A widziałaś ile było. Trochę tłuszczu wykapało. No trochę tłuszczu, a niewiele. Wiesz, to co nam w pierwszym momencie, to była sama woda, bo jak ręcznikiem zbierałam. Także to nawet widzisz, wcześniej nie ważyłam, bo nigdy nie wiedziałam. Ale to w sumie jest dość spora utrata. No duża. No, dlatego to jest drogie, wiesz, dadzą 3 takie listki i mówię u nas tutaj i $8 chcą za to, wiesz, także... Czekaj, w sumie jak $10 za funta, to wyszło, że 40 żeśmy zapłacili za funta. No właśnie. No. A resztę nam wodę sprzedają. 3/4, znaczy jedną czwartą wagi. Ale wiesz co, nie można tak na to patrzeć. Bo to jest bardzo dobre, dobrze się je. A poza tym sama istota nie wykapała, tylko została. A poza tym nie ma żadnych tych konserwantów, nie wiadomo czego i proszę ciebie. I prezerwatyw nie ma. I prezerwatyw nie ma. No i bardzo miło było. Goście odjeżdżają, okazali się bardzo sympatyczni. My wiedzieliśmy, Pauliny nie znaliśmy. Marcina znamy od dawna, bo już nas gościł w Nowym Jorku, a Paulinę
poznaliśmy teraz, ale bardzo sympatyczna dziewczyna i mam nadzieję, że jeszcze nie raz pojedzie. Może do Meksyku razem pojedziemy. Może się kiedyś wybierzemy w jakąś podróż dalszą. Pojazd załadowany taki, że idę aż zobaczyć na dół, czy on tam mnie nie przytrze. Trapy z boku są na magnetycznych uchwytach, bo takie magnesiki po $50 sztuka. To jest cena wariacka. A tu moment krytyczny, ale nie ma niebezpieczeństwa. Stopa zapasu. Do widzenia. Dziękujemy za wizytę. Trzymajcie się. Pojechali.